Witam na ostatnim filmie z budowy naszego campervana. Teraz to już będzie tour, czyli pokażę wam ten samochód. Jest to Ford Transit najnowszej generacji z 2020 roku, który kupiliśmy w listopadzie 2,5 roku temu. Teraz mamy maj 23 rok i kupiliśmy blaszaka, jak wiecie, i przerobiliśmy go na kamperka. Na osobnym filmie, który będzie tu podlinkowany pod filmem, pokazuję w telegraficznym skrócie, jak ta zabudowa wyglądała. A teraz w zasadzie pokażę wam, jaki jest efekt końcowy. Na początek zewnątrz, bo z zewnątrz jest niewiele zmian. Oprócz grafiki na drzwiach. Na boku samochodu mamy zmienione koła na 17-calowe, oryginalnie były 16-calowe, i mamy ateki opony, żeby na łączce i na gruntowej drodze lepiej się zachowywał. Ale nie jest to terenowy samochód, to jest samochód, który ma napęd na jedną oś, na tylną oś w Ameryce. Mamy pneumatyczne zawieszenie. Może tutaj wejdę pod spód, żeby wam te miechy pokazać. Nie wiem, czy je tam widać z tamtej strony, chyba lepiej widać. Tutaj też jest. To te miechy są bardzo fajną rzeczą, ponieważ samochód jest ciężki, waży 4 tony i z takim obciążeniem tył mu troszkę siada, ale dzięki pneumatycznemu zawieszeniu można ten samochód podnieść i samochód się lepiej prowadzi. Ma troszkę lepsze właściwości terenowe. Choć tak jak mówiłem, nie jest to wyprawowy pojazd, to jest pojazd turystyczny, tak bym go nazwał. Okienko z tyłu. Skoro jesteśmy już z tyłu samochodu, to może zacznijmy od bagażnika. Tutaj u góry jest oczywiście łóżko moskitiera, która jest teraz rozsunięta. Na dole jest bagażnik, w którym będą zbiorniki na wodę. To są takie przenośne zbiorniki, pokażę wam jeden za moment. Tu będziemy mieli 3 takie zbiorniki, każdy po 7 galonów, czyli jakieś po 27-26-7 litrów może. Tam w głębi widać zawieszone trapy na wszelki wypadek. Są w środku, bo myślę, że nigdy w życiu ich nie będę używał. Ale gdyby była taka potrzeba, że samochód się lekko zakopie na podmokłej łączce, to mogą się przydać. Z lewej strony jest cała elektronika, są bezpieczniki, jest growat, to jest taki kombajn, który obsługuje solary na dachu, i shore power do ładowania akumulatorów. I mówiąc o akumulatorach, to te 4 srebrne prostokąty przed nami to są litowe akumulatory po 24 V, 170 Ah każdy. Jest to potężna dawka prądu. W sumie jest to 16 kWh. No, pozwala to obsługiwać wszystko. Wszystko mamy w samochodzie elektrycznym. Nie mamy gazu w ogóle. Nie, takie było założenie, że z różnych względów, głównie bezpieczeństwa i może być może irracjonalnej obawy, ale jednak lepiej się będziemy czuli, nie mając gazu w samochodzie. Zaczęło szumieć troszkę u góry, a to dlatego, że drzwi otworzyłem, jest upalny dzień, a jest włączona klimatyzacja. No nie na 91 stopni, tylko na 16, bo to jest w drugą stronę. Tak wygląda wnętrze tego samochodu z tyłu, ale zaraz wejdziemy do środka i pokażę wam w szczegółach. Tu tylko wspomnę te szafeczki. Są to szafeczki z nowosądeckiej firmy, nazywały się Vandermoon. Jacek jest szefem tej firmy. Oni takie szafki produkują bardzo, bardzo dobrej jakości. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tych szafek. Pokażę wam teraz też drzwi, jak są. Tu w ogóle nie ma, jak się zamknie drzwi, nie widać kawałka gołej blachy. Wszystko jest zabezpieczone, obite, najpierw izolacja, potem taką tkaniną. Tutaj mamy też schoweczki na drobiazgi, jakby trzeba było coś małego przewieźć. U góry ten schowek jest dostępny z wnętrza. Z tej strony podobnie. A moskitiery są
z magnesami, więc jak je się rozpuści, to one się automatycznie zbiegają i jest zamknięta przestrzeń zabezpieczająca wnętrze przed dostępem naszych braci mniejszych skrzydlatych, którzy lubią pić naszą krew. Zwłaszcza podczas pobytu na Alasce pamiętam, jak uciążliwe były te owady. Po prostu nie dało się ani na moment zostawić drzwi otwartych, bo w samochodzie było zaraz pełno much różnych i komarów, więc to jest bardzo ważne, żeby te moskitiery były. W tych drzwiach też będzie moskitiera, ale jeszcze mamy niezainstalowaną. Jest już zakupiona, więc tutaj będzie też moskitiera. W środku, aha, pokażę wam teraz nasz zbiornik na wodę. Cały system ciepłej wody jest tutaj zlewozmywak, umywalka. Tutaj mamy grzałkę i mamy zbiornik ten 7-galonowy, jeden z czterech. Trzy będą schowane w samochodzie, w bagażniku. Czwarta jest tu zainstalowana i w momencie, jak się nam woda kończy, a właśnie się skończyła, wystarczy wyjąć tą deseczkę. Odkręcić przykrywkę. W naszym domu mamy układ filtrów, także wodę, którą lejemy z węża ogrodowego, to jest woda przefiltrowana. Zdatna do picia, można taką wodę pić bez dodatkowego filtrowania. Aczkolwiek no, w czasie podróży zwykle pijemy wodę butelkową. Siedem galonów to jest tak sam raz na takiego chłopa jak ja. To już jest ciężki kontener. Ile to ja mówiłem? 7,26, 7 litrów, czyli blisko 30 kg, to już jest co dźwigać. Dlatego czasami lepiej po prostu węża dociągnąć do tego zbiornika, no ale 30 kg to jest jeszcze taki ciężar, który się da unieść bez nadwyrężania kręgosłupa. Zbiornik zabezpieczony, teraz już się nie będzie ruszał, a my możemy włączyć pompę wody, którą mamy tutaj na tym panelu. Kran, bateria do zlewozmywaka może być też użyta jako coś w rodzaju prysznica. Można sobie tutaj stanąć i na przykład umyć głowę. Wystarczy przekręcić go na zewnątrz, tak jak teraz jest. Otworzymy wodę i płynie tutaj ładny strumień wody. W środku część mieszkalna jest oddzielona od kierowcy, od miejsca, którym samochód prowadzimy, zasłoną, którą uszyła moja żona. I ta zasłona jest uszyta z izolacją. To jest wszyta izolacja w środek. Jest to materiał, który jest używany do produkcji śpiworów czy kurtek zimowych. Bardzo ciepły materiał, bardzo dobrze izolujący. Więc jak mamy właśnie włączoną klimatyzację w samochodzie, a na zewnątrz jest upał, a z przodu są olbrzymie okna, które mają słabe właściwości izolacyjne, to taka zasłonka bardzo dobrze się sprawdza. Można ją też oczywiście schować i odsunąć z boku i mieć tutaj otwartą przestrzeń i można ją zasunąć i mamy dobrą izolację i mamy prywatność. Między prysznicem a siedzeniem kierowcy mamy obsługę naszego satelitarnego internetu. Jest tutaj router i jest tutaj zasilacz do tego systemu. Jest tu też prąd oczywiście doprowadzony, mamy tam na dole gniazdko, łącznie z wyjściem USB bezpośrednim. Jest tu też schowany stolik. Ten stolik możemy sobie zainstalować
z przodu. Pozwólcie, że Wam zademonstruję, jak to w praktyce wygląda. Obracamy fotel pasażera. Bierzemy nasz stoliczek. Wsadzamy go do nogi, która tutaj jest. Noga też jest zdejmowana, ale nie trzeba jej na co dzień zdejmować, bo w niczym nie przeszkadza. I mamy tutaj bardzo fajne miejsce do pracy. Można sobie komputer postawić, można sobie zjeść śniadanie. Dlaczego? Ten fotel też się obraca, ale to miejsce jest pomyślane z myślą, że to będzie dla jednej osoby. Dlatego, że mamy drugi stolik z dwoma fotelami, gdzie jak będziemy jedli wspólnie posiłki, to będziemy korzystali z tamtego. Aczkolwiek jakby był jakiś gość i były cztery osoby, to można obrócić ten fotel i dwie osoby będą siedziały tam, dwie osoby tutaj. Jest to tyle istotne, żeby ten stoliczek był, że jak jest rozsunięte łóżko na noc, to wtedy się tamten stolik likwiduje. Jedna osoba może dłużej spać, a druga może wstać rano i robić coś przy komputerze, nie przeszkadzając tamtej osobie. Może też oczywiście, żeby jej całkiem nie przeszkadzać, zasłonić się tutaj. I mamy tutaj no, też miejsce takie, które nie przeszkadza osobie śpiącej. Można sobie to coś robić przy komputerze. A w czasie jazdy stoliczek się chowa. Fotel się obraca i dwie osoby mogą z przodu jechać normalnie. Idąc dalej, mamy tutaj właśnie cały segment kuchenny z dużym zlewozmywakiem. Było to ważne dla mojej żony, żeby był duży, żeby się mieściły tutaj sztućce. Tu mamy dyspenser na mydło, podawacz mydła, nie wiem jak to się mówi po polsku. Tu mamy uchwyt na ręczniki papierowe z hamulcem, żeby się to nie rozsuwało w czasie jazdy. Tutaj jest półeczka na przyprawy, na jakieś małe opakowania z przyprawami, z solą i tym podobne. A u góry nad tą półką jest duża półka kuchenna, która jak widzicie jest otwarta i w środku są takie filcowe pojemniczki. Mamy ich więcej, ale na razie jeszcze nie jesteśmy spakowani, więc one są po prostu tak włożone na próbę, żeby zademonstrować, jak to będzie wyglądało. Nie ma tutaj drzwi stałych no, z paru powodów. Jeden jest taki, że ta półka ma ograniczoną nośność, więc dodatkowe obciążenie jej drzwiami nie byłoby korzystne. Drugi oczywisty, łatwo widoczny powód to jest taki, że mamy wywiecznik tutaj. Gdyby zrobić tutaj drzwi, to by nam połowę wywiecznika zlikwidowało, zabrakło. I trzeci powód jest taki, że no byłaby tu klaustrofobiczne miejsce, ponieważ prysznic jest szeroko, daleko wysunięty i tu półka jest duża, to byłoby bardzo mało miejsca między nimi, a gdy tutaj mamy otwartą przestrzeń, to mamy po prostu wrażenie, że tego miejsca jest więcej. Jest to może subiektywne odczucie, ale myślę, że bardzo ważne, ponieważ no, w wannie jest w ogóle mało miejsca i trzeba dbać o każdy cal sześcienny powierzchni i dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo powoduje to, że nie jest to tak klaustrofobicznie. Nie mamy kuchenki gazowej, bo nie mamy gazu. Jest kuchenka elektryczna, ale kuchenka elektryczna jest w szufladzie. Po prostu, ponieważ i tak w samochodzie nie gotuje się jakichś wielkich obiadów, wielkich przyjęć, to postanowiliśmy w ten sposób rozwiązać ten problem. Tutaj mamy gniazdko elektryczne, więc wystarczy ją tutaj podłączyć i można gotować na takiej indukcyjnej kuchence, a po zakończeniu
procesu gotowania, schować ją do szuflady. Jest tu jedna szuflada przeznaczona specjalnie na tą kuchenkę. Tutaj jest zainstalowany na stałe mały odkurzacz bezprzewodowy, bo w samochodzie bez przerwy jest jakieś coś do odkurzenia. Kurzy się i odkurzacz, jak sama nazwa wskazuje, ten kurz nam zbierze okruszki z chleba. Jest to bardzo fajny odkurzacz, który w momencie zaparkowania się ładuje. Jak widzicie, jest 100%. Stan załadowania jest 100%. Bardzo dobrze ciągnie. Mogę go z czystym sumieniem polecić. Nie jest to żadne lokowanie produktu. Kupiliśmy go na Amazon za własne pieniądze, ale warto było. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Tutaj są cztery pstryczki. Jeden to jest światło nad blatem kuchennym. Drugi pstryczek obsługuje nam światło górne. Trzeci pstryczek jest od zaworu szarej wody, który jest pod samochodem. Jak go naciśniemy, to się otwiera i wylewa się woda, ta, którą przed chwilą wlaliśmy tutaj do zlewozmywaka. No i czwarty pstryczek włącza pompę wody, więc jak nie jedziemy, to można to wyłączyć. Idąc dalej, mamy monitor od kamerek, które są zainstalowane na dachu. Mamy tutaj 5 kamerek i możemy sobie ustawić w różnych konfiguracjach, jak będziemy na nie patrzeć. Możemy sobie tak zrobić, że mamy 5 kamerek równocześnie w małych kwadracikach. Możemy sobie tak ustawić, że mamy tylko 4, ale za to większe kamerki, większy widok na te kamerki, no tak trzeba by to chyba powiedzieć. Możemy sobie ustawić tak, że jest jedna duża i 3 małe. Można też ustawić, że mamy podgląd tylko na jedną kamerkę, jak na przykład widzimy, że niedźwiedź idzie nas zjeść, to możemy sobie ustawić jedną dowolną kamerkę podglądającą tego niedźwiedzia. I cały ten system kamerek jest połączony przez Starlinka z internetem, w związku z czym można, będąc w domu, jeżeli na przykład ja sam jadę, a moja żona zostaje w domu, to ona ma podgląd na te kamery, może oglądać widoki, które ja mam, nawet może patrzeć, kto mnie w tym kamperku odwiedza, bo tu jest widok na kamerkę, która pokazuje właśnie samo wejście do kampera. Ona ma 180 stopni kąt widzenia i patrzy niemalże pionowo w dół, więc widać tutaj nawet plamę tej wody, którą polałem przed chwilą z prysznicy. Dalej są szafki, które są właśnie produkowane w Nowym Sączu. Mamy 4 takie szafki, 2 z jednej, 2 z drugiej strony. One są różnych wymiarów, ale akurat ten wymiar nam bardzo przypasował, bo jest dokładnie taki, jaki tu nam pasował w wanie. Łóżko jest w tej chwili złożone i złożone łóżko ma wymiary 1,80 m na 1,5 metra mniej więcej, więc dla osoby takiej jak ja, która ma 1,74 m wzrostu, w zupełności wystarcza w poprzek. Mogę w poprzek spać na tym łóżku, nie dotykając głową i piętami ścian, ale to łóżko się rozsuwa i po rozsunięciu ma wymiary 2 metry na 1,80 m. Wtedy to 1,80 m staje się szerokością, a na długość jest 2 metry. I w jaki sposób się to robi, to Wam zaraz zademonstruję. Znowu trzeba stolik rozebrać, tak jak w tamtym przypadku, i schować blat. Tym razem trzeba nogę odkręcić i wyjąć. Poduchy z foteli kładziemy na łóżko. I wystarczy pociągnąć za te uchwyty.
łóżko się rozsuwa, poduchy z fotela wsuwamy z powrotem. One są zrobione z tej samej, gąbki, z takiego samego materaca, jaki jest na łóżku, więc jest dokładnie ten sam wymiar. Oczywiście była to celowa działalność, dlatego że dzięki temu one tu wchodzą ciasno. Dzięki temu, że mamy takie same te poduszki materace, to nam się nagle robi potężne łóżko o wymiarach 2 metry na 1,80 m. Pozwólcie, że wyłączę tą klimatyzację, bo nam tu szumi. Nie wiem, jak ten mikrofon zbiera te dźwięki. W ten sposób mamy łóżko rozłożone. Jest to właśnie wymiar 1,80 m na szerokość, 2 metry na długość, także nawet osoby wysokie mogą tutaj wygodnie spać. Teraz wystarczy ponownie poduchy na łóżko. Złożyć, wsadzić nogę. Poduszki na fotele. Blat. I gotowe. Tak wygląda kwestia sypialni. Tam z tyłu jest oczywiście ta moskitiera i wiatraczek nad łóżkiem. Tutaj są jakieś dodatkowe siateczki, takie same jak w tylnych drzwiach, na drobiazgi. Tutaj jest schowek na moje zabawki. 2-4 gniazdka USB wyłożone wykładziną, żeby się nie tłukły. Tu mogę trzymać aparaty fotograficzne, drona, zasilacze do nich mogą się ładować w czasie jazdy. Pod spodem jest jeszcze jeden schowek, też na jakieś drobiazgi, szafka, dwie półeczki. Tu dalej mamy piecyk mikrofalowy. Można tutaj szybko sobie podgrzać coś. Pod spodem jest lodówka duża, ładna, włoska z zamrażarką. Nie wiem, czy to, że włoska, to wada czy zaleta, ale nie jest chińska. Jest to specjalna firma Vitrifrigo, która produkuje właśnie sprzęt do kamperów. Te drzwi na dole mają ciekawą zawartość. W zasadzie tu nie było konieczności robienia drzwi, bo pod spodem jest ustęp, kibelek, ale na którym się nie da siedzieć, bo jest on pod lodówką. Niemniej jednak drzwi są potrzebne, dlatego że tam w głębi jest pompa wody do prysznica i filtr. I gdyby trzeba tą pompę wymienić, filtr wyczyścić, to trzeba przez te drzwi się dostać. A kibelek się wysuwa, co wam też zaraz zademonstruję. I tu dalej jest prysznic. Bardzo duży, wygodny. I w drzwiach prysznica mamy dodatkowe półeczki, które no, na drobiazgi, na szampon, mydło, jakąś szczotkę do włosów, różne rzeczy tutaj można schować. Po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, w kamperze nie jest zbyt wiele miejsca, więc każda przestrzeń dobrze jak jest wykorzystana. A w czasie kąpieli te drzwi i tak są otwarte. Drzwi są dzielone dlatego, żeby się je dało całkiem otworzyć. W niektórych kamperach widziałem, że drzwi dochodzą do segmentu kuchennego i nie da się ich dalej otworzyć. No, myśmy tego błędu nie zrobili. Drzwi są podzielone na pół i wszystko było wymierzone tak, żeby te drzwi się otwierały. W środku mamy, jak widzicie, duży prysznic, o którym jeszcze wam opowiem. Teraz wam chciałem tylko zademonstrować, jak wygląda nasz kibelek. Otwieramy te drzwi. To, co słyszeliście, to jest pneumatyczne zawieszenie, które ma samoregulację wysokości, więc czasami się włącza, bo wypuszcza trochę powietrza albo dodaje.
krzesełko jest z dwóch powodów. No, jeden taki, że jak siedzimy na tronie, to jest on tutaj stosunkowo wysoko nad podłogą, więc byłoby niewygodnie, jakby się nam nogi dyndały, więc po prostu możemy sobie na nim usiąść i opieramy nasze buciki o te krzesełko. No, a drugi jest z takiego powodu, że tu się robi bardzo długa dźwignia, jak się go wysunie, więc mimo, że to ma teoretycznie według producenta udźwig 200 kg, to czuję się bezpiecznie, jak podeprę to takim krzesełkiem, żeby się nie wyłamało to po paru miesiącach używania. Ustęp nie ma żadnej wentylacji, nie ma takiej potrzeby. Jest wszystko mechanicznie zamykane szczelnie, także nie wydostają się stąd żadne zapachy ani żadne gazy. Jak to działa? Jak to wygląda? No, powiedzmy, że ten banan to reprezentuje wiadomo co, więc wrzuciliśmy sobie takiego bananka. Papier toaletowy. Zaraz tutaj troszkę wody też sobie weźmiemy. Pompa wyłączona, więc też mamy troszkę płynu. Płyn w ogóle, żeby to lepiej działało i żeby nie pachniało, to można zrobić coś takiego. Są specjalne polimery, które po dodaniu do płynu powodują, że on się zamienia w coś w rodzaju galaretki. Więc można coś takiego stosować, aczkolwiek no nie jest to konieczne. Niemniej jednak dosłownie po paru sekundach cały płyn się zamienia się w taki coś w rodzaju galaretki. No w każdym razie po tym, co tutaj zrobiliśmy, wystarczy nacisnąć guziczek i patrzcie, co się dzieje. Całość się zawinęła dokładnie, wciągnęło do środka i mamy dodatkowe miejsce na kolejne korzystanie z ustępu. Tak jak mówiłem, jest to w 100% szczelne, nie przechodzą tu żadne zapachy. Działa to doskonale, sprawdzone w praktyce. Ileś osób, które to na żywo widziało, potwierdziły zdumione, że rzeczywiście tu nic nie pachnie, rzeczywiście nic nie śmierdzi, bardzo dobrze to działa. Taka wkładka wystarcza na 15 do 20 razy podobno i gdy się wykorzysta, to się całość wyjmuje i wyrzuca się do normalnego kosza na śmieci. Po czym wsadza się kolejną wkładkę, taki kartridż, instaluje się i to jest kolejny wkład na 15-20 razy. Wadą tego urządzenia jest koszt zakupu, czyli kosztuje to około $1000 i potem te wkładki także są dość drogie, to znaczy ostatnio mi się udało kupić za $65 komplet trzech wkładek, czyli 45 do 60 razy użycia, no powiedzmy około 50 razy za $65, czyli tak mniej więcej wychodzi 5 zł. Jednorazowe skorzystanie z ustępu kosztuje nas 5 zł. No, czy to dużo, czy mało? No nie jest to tanio, ale w podróży, jak chcemy skorzystać z toalety na dworcu w Warszawie, to zdaje się też 5 zł trzeba zapłacić. No. W każdym razie za wygodę trzeba płacić. No, dla nas to rozwiązanie, może nie dla każdego byłoby to dobre rozwiązanie, ale dla nas ważniejsza jest nasza wygoda niż liczenie się z każdym grosikiem. Po prostu nie mamy takiej potrzeby. Tu w środku widać ten filtr i pompę do prysznica. A cały prysznic działa w zamkniętym obiegu. I o tym też jeszcze parę słów opowiem, bo to wzbudzało całą masę
kontrowersji. Oczywiście w czasie kąpieli te szafki nie są w środku, bo by się nam do nich woda nalała. Mamy tutaj dodatkowe drzwi zasuwane, które są szczelne. Szczelnie chronią naszą kabinę przed polaniem całego kamperka. I po kąpieli wsuwa się je do kasety, jaka tutaj jest z boku, po czym możemy zamknąć. No, prysznic ma też swoje światło, do którego mamy tutaj pstryczek, więc nie musimy po ciemku siedzieć, a tutaj jest szczelina duża, która jest celowo zostawiona, żeby po prostu była wentylacja i wilgoć wychodząca z prysznica trafia prosto do tego wentylatora dachowego, który tą wilgoć może usunąć na zewnątrz. I to by było tyle. Z przodu mamy normalną deskę rozdzielczą Transita w wersji amerykańskiej z 10-biegową skrzynią automatyczną. Tutaj jest półeczka zrobiona też przez moją żonę na dodatkowe drobiazgi. Głównie ona będzie służyła do przechowywania tych mat termicznych na szyby. Maty też są z polskiej firmy, z Częstochowy. Szyjemy maty termiczne na miarę, czy coś takiego, tak się ta firma nazywa, rodzinna mała firma. Bardzo dobre maty na przyssawki i wystarczy je przypiąć do okna, czy tam z tyłu samochodu, czy tu z boku. No z przodu niekoniecznie będziemy je przypinać, aczkolwiek one z przodu też są, bo z przodu będzie nas zabezpieczała ta piękna zasłonka, którą też moja żona uszyła. I na koniec jeszcze widok na dach tego samochodu. Panele słoneczne, 200-watowy. Przed nim jest klimatyzator, który ma też funkcję grzania w samochodzie. Drugi panel słoneczny, 200-watowy. I trzeci z przodu, mniejszy, ma 140 watów. Ten kwadracik biały między panelami to jest antena satelitarna do Starlinka, czyli naszego satelitarnego internetu. Za nim MaxFan to jest wiatrak, wywiecznik, który albo wciąga powietrze do środka, albo wyrzuca na zewnątrz, w zależności jak go ustawimy. To jest antena od wzmacniacza sygnału GSM czy LTE. Sygnał telefoniczny wzmacnia, co jest bardzo przydatne i praktyczne w terenach, które są oddalone od cywilizacji. Oprócz tego nasze kamerki bezpieczeństwa na samochodzie, które celowo są widoczne, bo one mają też element odstraszania potencjalnego złodzieja, który byłby zainteresowany zawartością naszego kampera. Lepiej, żeby te kamery widział z daleka. One też działają w nocy na podczerwień. Oczywiście dodatkowe lampki oświetlające okolice samochodu. Tam z tyłu widać tą kamerkę, która spogląda w dół na drzwi naszego vana, do którego ktoś by chciał wejść przez rozsuwane drzwi. I tak wygląda zabudowa na górze samochodu.